Ja mam pytanie, panie marszałku, do prezesa Narodowego Banku Polskiego. W okresie od 1991 roku do 2011 roku zawsze było tak, że jeżeli w danym roku realna, czyli skorygowana o poziom inflacji konsumpcyjnej, stopa zwrotu warszawskiego indeksu giełdowego była ujemna, to w roku następnym dochodziło do przynajmniej jednej obniżki stopy redyskonta weksli przez Polski Bank Centralny. W poprzednim roku realna stopa zwrotu z indeksu WIG była, jak wiadomo, ujemna. Czy pana zdaniem, panie prezesie, samo w sobie stanowić może to argument zwiększający prawdopodobieństwo rozpoczęcia fazy obniżania stopy redyskonta weksli, a także pozostałych stóp przez Radę Polityki Pieniężnej jeszcze w tym roku? I drugie pytanie do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Czy pan minister dołożył należytej staranności w zbadaniu, czy pieniądze przeznaczone z budżetu w 2011 roku w części 18 zostały prawidłowo określone wobec ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych? Na podstawie opinii prawnych istnieje uzasadniona obawa, że kwota ujęta w ustawie budżetowej została obliczona z naruszeniem przepisów tej ustawy w zakresie kwoty przekazanej do banku z budżetu państwa jako odsetki przejściowo wykupione, co naraziło budżet państwa tylko w tamtym roku na wydatki nieuzasadnione około 100 milionów złotych. Wątpliwości dotyczą także sposobu naliczania odsetek skapitalizowanych. Ten temat był doraźnie zbadany przez NIK. Zadłużenie dotyczy miliarda złotych, NIK zbadał zaledwie kilka umów kredytowych. NIK także w swoim sprawozdaniu podał w 2001 roku, przyznał, że badał administrowanie, a nie naliczanie długu, naliczanie odsetek przejściowo wykupionych. Proszę państwa, to jest bardzo poważny problem i bardzo proszę o odpowiedź, czy minister transportu i budownictwa, który odpowiada za podawane dla ministra finansów kwoty do wydania z budżetu dla banku, czy pan minister dołożył w tym zakresie należytej staranności, o co apeluję już od lat. Dziękuję.